Piękna pogoda. Dzień, zaczynamy spod kościoła w Czechach. Proszę, ładnie. Dzianka. Dzisiaj deszczyk pada. Dzianka. Jesteśmy w bardzo fajnej miejscowości, z której Czesi się trochę szczycą, bo tutaj w tej miejscowości urodziło się dwóch wieszczów. Tam mamy pomnik braci Capek. Jeden z nich był malarzem, drugi był pisarzem. Niestety bardzo wcześnie zmarli, bo jeden w 1938 roku, zaraz przed wejściem Niemców do Czech, przed zajęciem przez aneksję. Drugi zaraz w trakcie 1944 niestety został zakatowany w obozie koncentracyjnym. Cała historyjka fajna dzisiejszej wyprawy będzie troszeczkę z nimi związana. Bo jeden z nich tutaj rozsławił te góry tylko dlatego, że ujął fajną historię w własnej książce, która była hitem tutaj, w Czechach. Podejdziemy do tego miejsca, takiego fajnego, i tego zbójnika, bo historia zaczyna się od zbójnika, różnie zwanego, ale jedno z jego imion był Zalpan. Wieża od tego imiona pochodzi. A drugie imię, takie bardzo popularne, będziemy chcieli sobie sami znaleźć. Mi się wydaje, że jak ktoś znajdzie tam na trasie, to będzie zadowolony, bo ono jest pięknie wyryte w kamieniu. Zbój był taki niedobry, tutaj szlak kupiecki przechodził. Łoił praktycznie każdą karawanę, że tak powiem. Łoił wszystkich kupców, zabierał pieniądze, i to tak na masową skalę, że kupcy i mieszkańcy w pewnym momencie się zdenerwowali i ściągli tutaj pomoc. Oczywiście zbójnik został pojmany. Ściągli na tą całą uroczystość tutaj do tej miejscowości kata z Pragi, a kat jak przyjeżdżał, to niestety to kosztowało. Zbójnik został ścięty i poćwiartowany i rozrzucony tutaj po górach za karę. Ciekawą rzeczą tutaj jest obok kapliczka, a to trzeba ją sobie jakoś zobaczyć, z której z korzeni drzewa wypływa źródło życia. Ale tutaj sobie możemy podejść, patrzcie, zobaczymy sobie. Pod tym kątem sobie droga krzyżowa zrobiona. Nazwa tych gór, obok są góry Klucze, też wiadomo skąd ta nazwa. Jesteśmy na szczycie Drogi Krzyżowej, więc można powiedzieć, że jakąś tam pokutę żeście odbyły. Odbyły, zaznaczam słowo. Poprawiam cię, odbyli. Nie, 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 odpala cię, nie. Pomówienia. Kobieta z założenia jest rzeczą, niestety. A pierwszy dzień, to jest Ewy, więc... A że nie mamy Ewy, to wszystkie są grzeczne. Tak. Do Sylwii. Tą wyprawę akurat ogarnęła Sylwia i wszystkich dogadywała. Witamy, witamy. Tu mówi Sylwia, 1, 2, 3, bo tyle idzie. A to jest Sylwia, to jest bardzo popularne i nie w jakimś okresie. Gorączkę na te 3 dni, ale ten. Ale już tam ponad 4 dni pomagają. No mamy też szkole na YouTube. Też po tą samą nazwę, też patrzę na tą grupę pocztową. U nas to jest taki inny sposób. Teraz jest co? Tutaj, a tu ciemno jest, widać tu wszystko? Nie przedstawialiśmy nowych członków. Proszę bardzo, proszę bardzo. Pani Alicjo, pani Alicjo, pani Alicjo. Żółty kapturek. Alicja, o, patrzcie, ona pada, pada dziewczyna, nie? To jest członek, Janek, to nie jest członek. Członkinia. Dobra, chodź, jak jesteś członkiem, to proszę bardzo. Prokar, nasz nowy członek, przedstaw się ładnie. Dobronarodowy Jarosław. Jarosław, mam 43 lata, od 2 lat nie piję. Piję, piję, fasz mleko, fasz mleko. I ostatnia nowa, proszę bardzo. Sylwonia, od 2 lat w Polsce, kochająca góry, więc kto wie, będziemy się widywać może częściej. Od roku nie pije i chce do nas dołączyć. Tak jest. I wiesz, co trzeba zrobić. A ta grupa A jest między... Ale nie mieliśmy iść żółtym? Ja nie wiem, ja się nie znam. Dobrze, że ktoś nie wymyślił szlaków różowych w imię szefra. Dzisiaj przewodnika Antarka nie ma, będzie Sylwia.
Jakieś pretensje, zażalenia proszę do Sylwii kierować. Ja tylko będę nadzorował ten proces. Wiesz co? Zastanówmy się, dlaczego Czesi nigdy nie użyli swoich bunkrów. No, mieli dużo. No i po jaki... Skoro zrobili, co zrobili. Po co im te bunkry? Na wszelki wypadek. Szkoda stali i betonu. Byli przygotowani. I dotarliśmy do pierwszej wieży. No. Tylko nie wiem, czy się opłaca. Nie, na pewno. Tak. Nie, korony Sudety. Z Altmanik. Mógłby się pan przesunąć delikatnie, tak? Dziękuję. Dobra, Michalina, bieg 8. Pieczątka jest w schronisku. Magda, tam jest Stanisław, zaczyna się. Jeszcze? Wow, ona się rusza, czy mi się wydawało? Dobra, wyobraźmy sobie. Jak na śnieżniku, nie? O, śnieżka. Na śnieżniku obiecali. Nie wiem, tak, jak to tak powinno to wyglądać. No, tak powinno to wyglądać. Tak powinno to wyglądać. A wygląda tak. No, dobrze. No. Że wieża jest monitorowana i można zobaczyć siebie w internecie, jak piszesz sobie Rosedna Zatma, to ładnie. To pomachajmy do kamery. Bo może ktoś nas tam ogląda. Wczoraj oglądałem to... Nikogo... Weź flagę wyciąg. No, do czasu zdjęcie zrobić z flagą. Zatman zdobyty! Michalina! Proszę bardzo, grupa dotarła, szczęśliwa. Zima, śnieg. Zobaczcie, jak tutaj jest mroczno. Szczytowała 3 razy. Tak, kobiety 3 razy, my je niestety tylko raz. I dużo wina. I to kobiety mówią. Ja, to są wulgarne słowa. Są w ogóle. Ci, co się bali, to są tam. I pojawiły się widoczki. Chwilę wystarczyło poczekać. No, oni się jeszcze zbierają, to idziemy na dół. Maja, uważaj, ale chodź. Uj. Tutaj ten zbójec miał swoją grotę, tutaj sobie siedział i może zapomniał zabrać ze sobą ciuchów. No raczej, zostało trochę, ale tak jak mówię, napis jest tutaj, tutaj jest pokazane, jego narzędzia też wykute są, którymi wojował i raczej zabijał swoje ofiary, nie tylko je obrabowywał. Tutaj w całości było. No i to, co dziewczyny, a za co, za co? Za co ich wieszał tutaj? Za ziobro. Ty nagraj te wesołe dziewczyny, ta ona winna. No śmiało, śmiało. I dotarliśmy. Mamy bołdę. Pogoda nie zachęca do spacerów. Chwila przerwy, bo troszkę nam tutaj kapie. To trzeba się schować. Dzień dobry.
Jabłko plus dwa. Jesteśmy woda, na jakimś piweczku, na ciepłym jedzonku, gdzie nic więcej nie będzie, bo pogoda trochę słaba, ale piwko jest bardzo dobre, karkonosz. Niektórzy jakieś inne mają napitki, ale zobacz, jakie jadło jest dobre. Proszę bardzo, medliki. Pokaż naszą gwiazdę ekranu. Pokaż gwiazdę ekranu. To jest płatna protekcja. No zapłaciła, to reklamuje. Będzie trzyma. Lecisz. Słuchajcie, przedstawiamy naszego nielota. Nielot pospolity. No. Występuje do nowi... Teraz no. Się przeniosł z góry Jastrzębia, proszę bardzo. Ale odbij się mocno te drzewa! Odbij się! Ja sprawdzam, czy się nie... Nie urnie! Jo, ale jakbyś upadła, byłoby fajnie. No, ja też taką chcę. Ale co, huśtawkę? No. Aha. Popchnąć ją? Nie podoba. Fajnie. Dobra, starczy, zmiana. Szczytowanie. Nie ma już tutaj kresu. A ty obserwujesz naszą grupę, a przyskawę do tego, tak? Jest! 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 Widoczność będzie lepsza. Jesteśmy w drugim punkcie widokowym. Jeden czy 8 metrów. Fabrykę i brykę mają. Tutaj tu szafiry wydobywają. Tak. Jastrzębie. Jastrząb jest ładnie tutaj wyrzeźbiony. Pokazałeś? To bardziej orzeł. Wydaje, że to sen. A za nim jest orła cień. Czasem może bywa. Patrzmy po nosach, który jest orzeł, który jest cień. Pokażemy, kto się zweryfikuje, kto orzeł. Po tak. Nosach. No. A po butach nie? Janek, a po butach nie patrzymy? Kto ma dłuższa, krótszy? Nie, tak się. Dolewa Sylwina, dolewa jego lewa. A ty mówisz, że tu dolewa. Ale kto tu dolewa? Słuchaj, ja jestem samochodem, więc nie mogę ci cię nic. A ja jestem człowiekiem. Tak, już to zbliża autka, nie? Znaczy do kościoła, bo to mamy auto. Nie, będziemy się modlić i każdy musi rzucić jakąś monetę. Są raczej preferowane papierki z tego względu, że monety strasznie brzęczą na tacy. Aha. Więc dobrze by było rzucić jakiś papierek. Taki lekko szeleszczący. Ja mam tylko papierek po papierosach, to nie wiem, nie, czy to przejdzie, czy nie. To chyba nie, chyba że masz lepsze papierosy tam może. No tak, kończymy. Niektórzy to mówią, że było nawet 14 km. Nie ma. No, dziś 13 z groszami. Nie, 14.03. A, jednak dobrze. Proszę pana, jednak dobrze jest. Mówi. No to teraz sporne, zależy kto ma jakąś nawigację. Kto ma jakie kroki. Liczmy, że będzie 13,5 km. I kto jakie wpisał wartości prawdziwe czy nieprawdziwe w aplikacji. Też. Też. Długość kroków. To od tego zależy najwięcej. No oczywiście. No to co? Do zobaczyska. Do zobaczyska. Do zobaczyska na szlaku.